Róbcie kampanię za swoje, nie za nasze pieniądze. Głosuj na ludzi, nie na billboardy. Billboard to też papier. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Tylko Polska Partia Pracy jest ugrupowaniem ogólnokrajowym pozaparlamentarnym. Na naszych listach są ludzie młodzi, ludzie, którzy chcą zmienić Polskę. Jesteśmy najmłodszym komitetem wyborczym. Średnia wieku naszych kandydatów to 36 lat. Dziś Polsce są potrzebni nowi ludzie. To moja rodzina. To dzięki nim mam tyle wiary, siły, energii do działania. Dzięki nim mam mnóstwo wsparcia. Ja bardzo wierzę w to, co robię. Nigdy was nie zawiodę. Możecie mi zaufać. Głosuj na ludzi, nie na billboardy. Zapowiadali, że udostępnią swoje listy dla kobiet. Na ich deklaracjach się skończyło. Dziś jesteśmy ogólnopolskim komitetem, w którym ponad 40% kandydatów to kobiety. Polska Partia Pracy realizuje swoje obietnice. Zdecydowałam się kandydować do Sejmiku Wojewódzkiego, ponieważ uważam, że bardzo dużo do zrobienia jest w naszej okolicy, w naszym mieście, w naszym województwie. Głosuj na ludzi, nie na billboardy. Stajemy w wyborach samorządowych naprzeciwko tych partii, które swoją kampanię wyborczą sfinansują z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa. My ich nie mamy. Stajemy do wyborów samorządowych z naszym programem Uczciwy Samorząd. W samorządach nie potrzebujemy kłótni. Potrzebujemy spokoju, aby dobrze wykorzystać środki europejskie w nadchodzącej kadencji. W samorządach potrzebujemy współpracy dla dobra mieszkańców, żebyśmy mogli dotrzymać złożonych obietnic. Róbcie kampanię za swoje, nie za nasze pieniądze. W gminie Imielno kandydatem na urząd wójta z ramienia Polskiej Partii Pracy Sierpień 80 jest jej czołowy działacz Zbigniew Domagała. Jestem człowiekiem młodym, kreatywnym, z dużym doświadczeniem i pragnę służyć lokalnej społeczności. Głosuj na ludzi, nie na billboardy. Szpital powinien być miejski, powinien ratować życie i zdrowie naszych mieszkańców, mieszkańców Rudy Śląskiej. Jestem lekarzem. Jestem przeciwnikiem komercjalizacji i prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali. Zwracam uwagę na to, że sytuacja, kiedy szpital nastawiony jest na zysk, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Ja takie przypadki znam i o tych przypadkach będę mówił. Wyłączenie systemu podtrzymywania życia. Wrzuć monetę. Aktywacja systemu podtrzymywania życia. Nasze życie jest więcej warte niż wasze zyski. Polska Partia Pracy.